Za pomocą cyfr 2, 6, 0 i 1 stwórz możliwie największą liczbę czterocyfrową. Sposób na zrobienie tego zadania jest bardzo prosty. Mamy stworzyć liczbę czterocyfrową, zatem narysuję cztery kreski. 1, 2, 3, 4. Tutaj wstawię te cyfry, żeby otrzymać liczbę czterocyfrową. Chcę mieć możliwie największą liczbę, więc jest jasne, że na początek powinnam wybrać największą cyfrę. W tym wypadku 6. Będzie to cyfra tysięcy. Cyfra tysiąc. Tutaj będziemy mieli cyfrę setek. Dalej mamy jaką cyfrę? Cyfra dziesiątek. A tutaj będę miała cyfrę jedności. Co mam zrobić dalej? Zobacz, w tym miejscu miałam 6, to jest cyfra tysięcy, czyli tak naprawdę ta cyfra oznacza 6000. Zatem w tym miejscu kolejną największą cyfrę wpisuję. Teraz 2. To oznacza 2 setki, czyli 200. Dalej wpisuję jedynkę i na końcu wpisuję 0. Czyli mam 0 jedności, 1 dziesiątkę, 2 setki i 6000. Zobacz, mogłam tutaj wpisać 2, ale co jest większe? 6000 czy 2000? Wiesz już, jak stworzyć największą liczbę czterocyfrową. A jeżeli zapytałabym Cię, jaka jest najmniejsza liczba czterocyfrowa stworzona właśnie z tych cyfr, czy wiedziałbyś? Jeżeli odwrócilibyśmy ten proces i zapisali liczbę czterocyfrową, zaczynając od najmniejszej liczby, to dostalibyśmy 0, 1, 2, 6. Ale pamiętaj, chcieliśmy mieć liczbę czterocyfrową, a to jest liczba trzycyfrowa. Zero na początku się nie liczy, więc tutaj jest mały haczyk. Haczyk polega na tym, że na początku nie może być 0. Zatem wpisujemy kolejną najmniejszą liczbę, w tym wypadku 1. Tutaj piszemy najmniejszą liczbę, tu już 0 może być. Tutaj 2 i tutaj najmniejsza, jaka została, czyli 6. Czyli najmniejsza liczba czterocyfrowa to 1026. Najmniejsza liczba czterocyfrowa. Tutaj zrobiliśmy największą. Największa to ta.